W imieniu koła Konfederacja głos zabierze trzech panów posłów: pan poseł Grzegorz Braun, pan poseł Dobromir Sośnierz i pan poseł Robert Winnicki. Proszę bardzo. Szczęść Boże wszystkim producentom rolno-spożywczym, dobrym gospodarzom, właścicielom, opiekunom zwierząt. 17 września, pamiętna data. PiS napada na polską wieś wspólnie i w porozumieniu z postkomuną i neoeurokomuną, pustoszy Polskę, uderzając w polską przedsiębiorczość. Konfederacja broni jak może tę złą ustawę, odrzucamy, ale z ostrożności procesowej składamy poprawki. Składaliśmy je już na przewlekłym posiedzeniu komisji. Polecam łaskawej uwadze państwa poprawkę, która gwarantowałaby, skoro już tak troszczycie się o bezpieczeństwo życia, gwarantowałaby także i bezpieczeństwo życia ludzkiego, znosząc aborcję eugeniczną. Proszę bardzo. Pan poseł Dobromir Sośnierz. Niezależnie od przekonań... Panie pośle Grzegorzu Braun, czy kiedykolwiek pan miał jakiś dyskomfort w związku ze swoją wypowiedzią, kiedy ja prowadzę obrady? Puszczam w nie pan. Niezależnie od przekonań, nie ma żadnego powodu, żeby procedować taką, w takim trybie z pogwałceniem wszelkich obyczajów, procedur, prawa europejskiego, taką ważną ustawę. Z przykrością stwierdzam, że opozycja z lewej strony zalegitymizowała te procedowania, biorąc w tym udział, nie chcąc zerwać kworum w nocy, kiedy była na to szansa, mimo że część posłów Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiała się tej ustawie. Także kiedy wam to nie przeszkadza, kiedy wam to na rękę, to łamanie procedur, łamanie konstytucji, łamanie dobrych obyczajów wam nie przeszkadza. Apeluję bardziej do posłów PiS-u, bo tutaj to sprawa wygląda beznadziejnie. Apeluję do posłów PiS-u, zerwijcie się w końcu z tej smyczy prezesa. Prezes was upokorzył tą ustawą. To jest naprawdę policzek, każąc wam przyjąć taki lewicowy punkt widzenia radykalnej lewicy, upodmiotowania zwierząt. Nie wiem, lekkomyślnie być może sądzicie, że unikniecie dalszych konsekwencji tego stanowiska. Jak się raz takie stanowisko przyjmie, to się będzie potem szlachtowany takimi argumentami, jak już tu dzisiaj słyszeliśmy, do zakazu schabowego, gwałcenia krów, prawda, przez mleczarzy i tak dalej. To wszystko przyjdzie. Jeśli wam się wydaje, że nie, to dzisiaj zaakceptowaliście tę logikę, która do tego już doprowadzi niedługo. Także... apeluję do posłów PiS-u, mam nadzieję, że znaczna większość z was wie, że to jest idiotyczne, co tu się wyprawia. Zagłosujcie zgodnie ze swoim sumieniem, odrzućcie tę durną ustawę. Spójrzcie zresztą na koalicjantów, czyimi głosami chcecie to poprzeć, bo w PiS-ie wiemy, że nie będzie większości dla tego, nie będzie wystarczającej większości z samego PiS-u. Przyjmiecie to głosami takich ludzi jak poseł Gawkowski, który nie odróżnia ludzi od zwierząt, a jednocześnie chce mordowania nienarodzonych ludzi. Mordercy nienarodzonych dzieci będą z wami bronić życia zwierząt. Nie przeszkadza wam to naprawdę? Uważacie, że to jest właściwa optyka? Apeluję, nie róbcie tego. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Roberta Winnickiego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, dzisiaj Jarosław Kaczyński wstał albo wstanie, nakarmi kota, myślę, że traktuje go dobrze, więc nakarmi go pełnowartościową karmą, która pochodzi z hodowli zwierzęcej, tak, bo kotki jedzą mięso, pochodzi z hodowli zwierzęcej. Potem założy buty ze skóry, pasek ze skóry i przyjedzie tutaj likwidować polskie rolnictwo. To jest stan hipokryzji, do jakiej doprowadziliście tę Izbę. To jest stan, w którym normalna działalność gospodarcza, na którą od 100 lat pozwala państwo polskie, jest z dnia na dzień likwidowana w imię lewicowych fanaberii. I wczoraj powoływaliście się, że w wielu państwach Europy są takie standardy. Czy pojutrze będziecie się powoływać na to, że w wielu państwach Europy są dozwolone związki homoseksualne? Bo to jest dokładnie w tej samej logice. To jest dokładnie w tym samym paradygmacie. To jest dokładnie w tym samym paradygmacie lewicowym. Szanowni państwo, rynek to nie chodzi tylko o futrzarzy. Futrzarze są tu malutkim dodatkiem. 350 tysięcy hodowców polskiego bydła. Setki tysięcy osób utrzymujących się z drobiarstwa.
Zamykacie przed nimi rynki najbardziej perspektywiczne. 1,5 miliarda wyznawców islamu. Najbardziej dynamiczne rynki azjatyckie, afrykańskie. Jesteśmy potęgą w eksporcie. I wy to chcecie jednym przekreśleniem długopisa zlikwidować. Opamiętajcie się. Opamiętajcie się również dlatego, że jest to element naprawdę fundamentalnej walki ideowej. Naprawdę, na gruncie moralnym nie ma różnicy, czy ktoś trzyma w odpowiednich warunkach oczywiście, w warunkach zakreślonych przez ustawę. Tą ustawę, którą wyście dawali, bo przecież te zwierzęta są dzisiaj trzymane według rozporządzeń. Panie marszałku, było przedłużenie poprzednio, też poproszę o chwileczkę. Te rozporządzenia nadawał minister Jurgiel, według których te zwierzęta są dzisiaj trzymane. Nie ma moralnej różnicy między trzymaniem w klatce norki, chomika, węża, tak, który zjada myszki, którymi musicie karmić tego węża, jeśli go trzymacie. Jakieś absurdy i obłędu doprowadzacie do jakiegoś absurdu i obłędu temat praw zwierząt. A zagadnienia etyczne są tutaj dwa podstawowe. Po pierwsze, zwierzęta służą człowiekowi. I niezależnie od tego, czy służą panu prezesowi, że lubi sobie pogłaskać kotka, to nie jest wymysł kotka, że lubi być głaskany. To jest wymysł pana prezesa. To jest wymysł pana prezesa. To nie pochodzi z natury. To pochodzi z kultury ludzkiej. I tak samo jak można mieć prawo do tego, żeby nosić pasek czy buty ze skóry zwierzęcej i można te zwierzęta spożywać, tak samo można je hodować na różne cele. I drugi wymóg etyczny, który jest dzisiaj realizowany, jeśli źle państwo polskie przez was zarządzane realizuje, to zreformujcie to. To jest wymóg, żeby zwierzęta nie były traktowane okrutnie i po barbarzyńsku. I za tym jesteśmy. Każdy zdrowo myślący człowiek za tym jest. Niech państwo polskie to egzekwuje. Nie mówcie nam, że państwo polskie jest tak słabe, że nie potrafi tego wyegzekwować. Jedyne, co potrafi zrobić, to zlikwidować całe branże. Wyrzucić na bruk dziesiątki, setki tysięcy ludzi. Złamać kręgosłup polskiemu eksportowi rolniczemu. Złamać, bo to jest związane przecież nie tylko z hodowlą bydła na przykład. To jest kwestia produkcji zboża, którym to bydło jest skarmiane. Proszę państwa, uderzacie w setki tysięcy miejsc pracy na wsi. Opamiętajcie się przed tym lewicowym szaleństwem, które wpędza was Jarosław Kaczyński. Bardzo dziękuję.